Siemana, witam wszystkich. Słuchajcie, po około 3 miesiącach mniej więcej, już tyle ten magazyn tu stoi. Ten o mój, LiFePO 4 25 kWh. W takim układzie, czyli jedna bateria 51,2 V i tutaj sukcesywnie 3 na pewno stoją 3 miesiące. Te są mniej więcej około miesiąca na samym dole. I trafiła się wreszcie okazja, bo jest trochę słońca. Dodatkowo auto elektryczne ładuje sobie z wysokonapięciowego magazynu energii, a nie z niskonapięciowego, tak jak tutaj. A tu jest tylko 2,4 kW, także ciężko już ten magazyn naładować, jeszcze jak jest dom użytkowy. Ale jest okazja już, że się praktycznie naładował do moich, że tak powiem, ustawień. I regulator MPPT już odmówił, bo on jest ustawiony na 54,4 V. Ogólnie ustawienie magazynu mam na falownik 51,5-54,5, a na bateriach wtedy wychodzi 51 V i 54,4, mniej więcej góra. No niestety na falowniku zawsze to będzie wyskakiwało trochę wyżej i już jest 54,6, nawet było 54,8, bo jeszcze tutaj jak widzicie pcha w baterię, ale już nie we wszystkie pcha, że tak powiem. Także to jest dla mojej informacji, a przy okazji dla waszej. O dobra, może na lewą rękę wezmę. Także tak, mam tutaj, zerujemy. I tak, najpierw ta pojedyncza bateria. O, jeszcze w nią, zobaczcie, 2 ampery sobie jeszcze tutaj w nią dopycha. A tutaj w ten zestaw, że tak powiem, 8 nawet baterii, 4 zestawów, szeroko równolegle pcha 12. Tylko teraz musimy to rozdzielić, nie? I lecimy tak, do górnej coś pcha jeszcze 0,7 A do górnej, do pierwszego tego zestawu. Tutaj mamy drugi zestaw, pcha nam 1,5 A. Trzeci zestaw tutaj na dole i do niego leci 4 A. Widać, że ten troszeczkę bardziej pracuje. I ten ostatni na dole, samym dole, to jest najświeższy, że tak powiem, zestaw. Do niego leci 6 A w tym momencie. No i tak, telefony, przy okazji telefony. Także amperaż w miarę mamy tutaj pomierzony. Teraz wolty mnie interesują. I tak, tutaj może tak, no tutaj to nie ma co mierzyć, bo tu nie będzie rozjazdu. Mnie ten rozjazd interesuje, bo jak no, na dole nie ma rozjazdu, bo magazyn jest więcej rozładowany jak naładowany. Ale na górze, tylko jak ja to mam zmierzyć z jedną ręką, nie wiem. Ale coś spróbuję wykombinować. Tam sobie podłożę, o. O, jest, dobra, jest. I tak, ten z lewej ma 27,1. Ten z prawej ma, jakieś śmieci palą, 27,1. I ten przyjmuje w tym momencie najwięcej. Dlatego się wydaje, że jest równo. Druga para, gdzieś tu muszę zapchać ten. Tak, żeby dotykało. Tylko, o, jest ok. Zobaczymy, czy będzie. Jest. Dobra. Druga para 27 i 27,1. I ten też w miarę chyba przyjmował trochę więcej. Trzecia para. Ja tam pod bezpiecznik do mostek pcham. O, jak widzicie. Jest ok. Trzecia para, te już nie przyjmowały. 27,3 i 26,9. Bo one już nie przyjmują i teraz tak stanęły w miejscu i się z tego powodu, tak mi się wydaje, rozjechały. A jak zacznie się jakakolwiek, że tak powiem, odbiór już bardziej, nie produkcja, no bo produkcja jest na full. Zaraz zrobię zwarcie i będę miał tu produkcję. I te, co stały w miejscu, 27,3. Kurde, mało. Dobra, widać. Jest dobrze. 26,9, czyli te dwa się rozjechały przez to, że już nie pracują. Przez nic tak naprawdę więcej. Czyli jest ok. Powiem wam, nie ma balansowania pomiędzy bateriami. I jest ok. I tak to zostawię, niech to się jeszcze doładuje. Z drugiej strony trochę mi szkoda tego słońca, nie? To zapnę elektryka i zobaczymy. Albo dobra, idę, podłączę auto i zobaczymy, jak się to będzie układało, jak już dostanie obciążenie. Tylko nie wiem, z drugiej strony chyba ta energia z PV-ki wciągnie tę całość. Dobra. Jak nie spróbujesz, to się, że tak powiem, nie dowiesz. To idę zapinać auto. Dobra, auto zapięte. Pobór już całościowy 2,5 kW. 1,8 idzie
z paneli, tutaj jest 24 kW, tutaj mamy 56, idzie 9 A, czyli jakieś 400 W leci tutaj, 0,8 kW, czyli tak naprawdę to, co tutaj pobieram w tym momencie, to mi pokrywa tutaj ten MPP tracker, tak mniej więcej wychodzi. Jak pi razy drzwi, nie? Ile amper leci? Jeszcze raz, może 15 amper? Nie, tutaj 9, dobra, tu jest 9, tu 15. Także jest pobór jeszcze z baterii. To zaraz zobaczymy, ile to wziąć. Sprawdzić na plusie, czy na minusie. 1,5 ampera na minusie. Tu jest minus 4, dobra. Także teraz to, co mnie interesuje, jak to dalej tu się zachowuje. Tak, tutaj zapchać, o. I tak, lewy ma 26,6, prawy 26,5, także tutaj zobaczcie, elegancko, 1/10, to jest szczególik, że tak powiem, przy takim układzie. Drugi 26,6 i 26,5, no normalnie, nie, lustrzane odbicie. I lecimy dalej. Ten humuras się tam wściuk. Trzeci zestawik. Trzeci miernik. O, coś nie styka. O, teraz może będzie. 26,6 i 26,6. O, te stoją elegancko, równiutko. Te nie były ładowane, no mówię, od 3 miesięcy, jak nie był przełożony. Tutaj były testy robione, także były w międzyczasie jeszcze podładowane, z tego co pamiętam, a te są najświeższe z tego wszystkiego. I tu mamy, tu nic nie mamy, kurde, jakoś to tak, o, tu bezpiecznie wsadzę, żeby zwarcie to będzie. Dalej nic nie ma, dalej nic nie ma, czego nic nie ma, i się w powietrzu zawiesiło i, o, jest 26,6 i 26,5, elegancko 26,6, także jak to mówią, cud malina. No zobaczymy, jak zepnę ten zestaw, raz, dwa, trzy, cztery tutaj jeszcze w temat, już się wyłączyłeś, to się wyłączy. I będzie jeszcze dokładeczka, gdzieś tu miałem magiczny schemat i miałem, o jest, o, będzie taki układ, taki układ będzie, o, że będzie jeszcze tutaj takie dołożone i tutaj, no a tu już będę rozjazdów wypatrywał, ale jak się będzie to bez balansera rozjeżdżało za bardzo, to tutaj wisi pajączek. Także góra elegancko. Jak się mi ten magazyn rozładuje, parę dni będzie takiego bez słońca, to jeszcze dogrę wtedy ten dół, żeby już był, że tak powiem, komplet i góra i dół. Nie ma sensu teraz na siłę magazyn rozładować, bo nawet nie mam go gdzie rozładować. Musiałbym wszystko powyłączać, na siłę tak naprawdę rozładować, ale to nie ma sensu, nie? A tu jeszcze przy okazji, jeszcze z tego panela, co tam leży, popatrzcie, leci sobie 300 W, także tu sobie coś leci, tam sobie coś leci. Niech sobie leci. Dobra, jak się rozładuje, będzie rozładowany, dogram resztę i będzie po całości. No i dobra, udało się rozładować, także multimetra i lecimy z tematem. Bo za chwilę się, że tak powiem, naładuje. Wycyckane jest moje ustawienie 51,5 V. Ale faktycznie ile jest? Tak jak mówiłem, co jest różnica. O, zawsze to jedną ręką wszystko wiecznie. No ale dobra, trzeba sobie w życiu radzić, nie? Jak to mówię. Sprawdzimy na tej baterii. Cyk, cyk. A, 51,1. Także ta nas nie interesuje. Ta się nie rozjedzie ani nic. O, gdzieś tu go zapchamy i tak, jedna końcówka pod bezpiecznik i wypadł. No coś tam idzie. Tu mamy 55,6. Tutaj, co tam zagląda? Halo, co to strasznie z rana? 55,5, ta żyje. Miałem sobie testa zrobić, a to gościu mi dzwoni. Jedziemy? No to co? Portki na dupę, jedziemy, nie? Kurwa, jedną ręką jedzie. Oj, Boże, nic mi tu nie pomoże za bardzo, bo nie ma ręki na wsadzić. 55,5. Kurde, 25,5. Dlatego patrzcie, co jest na multimetrze, a nie słuchajcie, co ja głupoty gadam.
Następna 25,5, 25,6. I góra. I cyk. Tutaj 25,5, 25,6. Majster tu ogląda kompresowanie baterii profesjonalne. No bo faktycznie w tamtej scenie poprzedniej te jeszcze nie były spięte, to już uruchomione, skompresowane. Tutaj twoja płytka miała być sobie dać ceramiczną. I mi pękła. Przeciąłem całą i pękła mi na końcu. Jeszcze jedną gdzieś znajdę. Taka fajna płytka była na 120 i baterie wisiały. One są też spięte po to, ja to mówiłem, żeby... Ta bateria około 9 kg waży każda. Dokręcanie nawet ich trzeba trzymać rękami, bo jak dokręcasz, to się cała przekręca. I to pomaga po prostu. Ja mam ją podpierane. Widzisz, że tutaj... To tak samo, jak nawet bezpiecznik odkręcasz, to całą baterią siepie. Bo one są ciężkie, kwasówki byś nie ruszył. I lecimy tego już. Takie pierwsze kłoty zapłaty, że tak powiem. Przy rozładowaniu. I tak. 27,8. I tu mamy 27,6. Nie, ten mostek, ten mostek. Co ja z tym 27 znowu? 12,85. Ja za szybko myślę. 12,81 tu było, tak? Jeszcze raz, kurde. 76. I 78. Także jak na razie, od 24. Dzisiaj jest 29. Nic im się nie dzieje. Zobaczymy, jak długo z tego balansera wytrzymają te 4 sztuki. Także tak to wygląda, mniej więcej. Niskie napięcie, ble. Dlaczego? Chodzi, działa, bez problemu. Jak na razie to już 4 miesiące bez balansowania i stoję, bo to jest dół. To jest, ono jest teraz rozładowane 51 prawie voltów, bo on przekłamuje o 0,4 volta, a górę mam 55, no mniej więcej tak samo, 55,5. Także żyję, my jedziemy. Tyle. Jedziemy, a ja w międzyczasie będę składał. Szczęścia, zdrowia.